Szyk, styl, elegancja, urok, wspaniałe maniery, ogłada i wdzięk osobisty. Która z nas nie chciałaby mieć takiego mężczyzny u boku? Mężczyzna kupuje garnitur nie na swoją sylwetkę, tylko na swoje ego, czyli o jeden numer za duży. Co byś wyrzucił z codziennej szafy dojrzałego mężczyzny? Żeby spod marynarki mógł wystawać mankiet koszuli. Wtedy to wygląda super elegancko. Ty nam lepiej powiedz, co mają zrobić dziadkowi z tymi bojlerkami. Janek, ty masz szelki! Tylko i wyłącznie szelki. Te szelki są seksowne jak mało co, słuchaj. Naprawdę, miałabym ochotę je z ciebie zszarpać, słuchaj. Dzisiaj jest u nas w studio ikona stylu męskiej elegancji. Wielbiony przez tłumy, Janek Adamski. Janku, dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Jesteś niewątpliwie ikoną stylu wyglądania dojrzałego mężczyzny. Myślę, że oczywiście wielu młodych mężczyzn może też z twoich wskazówek korzystać, ale najpierw zdradź nam, skąd u ciebie takie zamiłowanie do elegancji, a my za chwileczkę zobaczymy niektóre stylizacje Janka, w których on tutaj się pręży na Instagramie. Janku, skąd to się wzięło? No ja muszę powiedzieć, że jakoś tak od dziecka miałem ciągoty do eleganckiego ubierania się, do dobrego ubierania się. Tak? Tak. Przy czym moje dzieciństwo to był okres takiego siermiężnego PRL-u, gdzie właściwie nic nie można było kupić w sklepach. No witaj w klubie, no taki jak i mój. No, no jasne. No i trzeba sobie było jakoś radzić. No to ja sobie radziłem z moją mamą w ten sposób, że mama kupowała na targu, ja z nią chodziłem tam na te zakupy, kupowała na targu takie używane ciuchy, które przychodziły w paczkach ze Stanów Zjednoczonych. Tak, no. Były takie zrzuty. A jeszcze ja pochodzę z Sanoka, to jest taki rejon, gdzie sporo ludzi miało swoich krewnych w Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych, tak. Więc te paczki przychodziły. No i tam można było wyszukać jakieś takie perełki. To oczywiście jak spodnie się kupowało, to one miały ze 180 w pasie oczywiście. Tak, to w Stanach. Więc trochę były za duże na mnie. Dwie pary. Ale to się dawało tam spruć, uszyć nowe i były bardzo fajne. Czyli tak naprawdę od dawna interesowałeś się, od zawsze, odkąd pamiętasz, interesowałeś się tym, żeby elegancko wyglądać. Oczywiście później... Tutaj widzimy twoje... O, chyba nawet dzisiaj jesteś, tylko masz inny krawat w tym karmelowym garniturze. Właśnie. Mamy swoich dziadków w domach, mamy swoich partnerów, ba, nawet mamy synów, którym możemy coś podpowiedzieć. Powiedz mi, wiesz, no bo ja rozumiem, że ty pewnie sypiasz w garniturze jak Sean Connery przed nakręceniem Jamesa Bonda, bo tak podobno było, ale co byś wyrzucił, tak wyrzucił, po prostu panowie... Nie, wyrzucamy, palimy teraz na ognisku te rzeczy. Co byś wyrzucił z codziennej szafy dojrzałego mężczyzny? Codziennej. Takiego po prostu no-go zone, czyli tam nie wchodzimy. No, takie rzeczy typowe, które bym wyrzucił, to na przykład koszulę z krótkim rękawem. Dziękuję ci, dziękuję ci, skarbiek. Materiałowe koszule z krótkimi rękawami noszone same lub pod marynarki nawet. No najgorsze one są, jeśli są noszone z krawatem i pod marynarką. No to Janek, jest ja ciebie kocham, to jest dla mnie zmora. Te takie śmigła jeszcze, te takie szerokie. Tak, bo z niewiadomych przyczyn producenci takich koszul szyją je z bardzo szerokimi rękawami. Jakbyśmy te bicepsy mieli nie wiadomo jakie. A jeszcze ludzie mają tendencję, mężczyźni, do prasowania w kant tych rękawów. I one tak sterczą wtedy. To wygląda rzeczywiście. Słuchajcie, dobrze słyszycie. Otóż elegancki mężczyzna nie posiada w szafie, i tu Janek to potwierdził. Ja byłam ciekawa, czy ja to usłyszę, bo ja się z nim nie umawiałam. Ja byłam tego też uczona w protokole dyplomatycznym. Jedyne miejsca, gdzie są dopuszczalne koszule z krótkimi rękawami, to są kraje tropikalne i koszula tak zwana ataszatka, czyli pagony i dwie kieszenie, która trochę zastępuje marynarkę. Ja mieszkałam w Indiach i tam te ataszatki były dopuszczone z powodu klimatu. Ale my nie mieszkamy w klimacie tropikalnym i wszystkie krótkorękawne koszule naszych dziadków, marynarkowe z kołnierzykiem, palimy. Tego nie ma elegancki mężczyzna, prawda? Cudownie. Co jeszcze byś wyrzucił? Proszę cię, nie dwa mamy już wywalone. Muszę najpierw powiedzieć, że oczywiście męska elegancja ulega zmianom, dostosowuje się do aktualnej mody. I te mody bywają różne. I na przykład
W latach 90. modne były takie ubrania bardzo obszerne. Dzisiaj to nazywamy oversize'owe, ale wtedy to były takie workowate po prostu. Więc obawiam się, że sporo ludzi w naszym wieku może takie ubrania mieć w szafie. Więc... Jako archiwalne zabytki mody męskiej. Nie, oni po prostu to noszą. No, ja to widzę. Tak zwana marynarka wieczna. Tak zwana. Jak ondulacja też tak, wieczna. Tak, no. Tak. Kiedyś mi jeden pan w moim wieku wyznał, że on ma swój garnitur ślubny jeszcze. Który czasami... Ale wiesz, no, może 2 lata temu brał ślub, kto go tam wie. Teraz taka moda. No tak, to fakt. To fakt. Ale jasne, ja myślę, że bardzo ważną informacją, którą teraz przekazałeś, to bez względu na modę i jej śledzenie, ubranie najpierw powinno być w dobrym rozmiarze, prawda? To jest absolutnie podstawa. Proszę cię, podkreśl to, bo to, co mówisz oczywiście o tych za ciasnych garniturkach i za wielkich, to ja widzę też na uroczystościach rodzinnych. Właśnie to jest ciekawe, że jeszcze stosunkowo niedawno, jakieś 5-8 lat temu, to dość powszechne było kupowanie za dużych garniturów, za dużych marynarek. Nawet jest taki żart, który mówi o tym, że mężczyzna kupuje garnitur nie na swoją sylwetkę, tylko na swoje ego, czyli o jeden numer za duży. A to się zmieniło i obecnie wahadło się przechyliło w drugą stronę. Jest tendencja do kupowania za ciasnych. No właśnie. Zresztą producenci, taka moda się zrobiła. Producenci szyją wyłącznie garnitury, które mają złe proporcje z punktu widzenia klasycznej elegancji. No widzisz. I są za ciasne. No, źle to wygląda. Poczekaj, Janek, to ja cię w takim razie wykorzystam, bo proporcje to znaczy na przykład długość marynarki? Tak, długość marynarki. Dokąd ona jest, powinna być? Nie wiem, czy przy różnych sylwetkach, czy z zasady. Jak to jest z tą długością marynarki? To jest akurat rzecz, która jest szalenie łatwa do sprawdzenia. O! I każdy to może zrobić w sekundę. O! Mianowicie marynarka powinna mniej więcej sięgać do końca pośladków. I jak się stoi i przyłoży się dłonie tam z tyłu... A możesz wstać, Janku? Ujmiemy Janka. Pokaż się. No właśnie. No nie, proszę. Ja nie wiem, czy to widać. Widać. Ale... Świetnie. Tu, jak się przyłoży ręce, to wyraźnie się czuje tę linię, kiedy uda przechodzą w pośladki. Super! I to jest to miejsce. Już możesz się odwrócić. Dobrze. To jest to miejsce, do którego marynarka powinna sięgać, ale ona może sięgać troszkę niżej. Natomiast jeśli sięga wyżej, to już zaburza sylwetkę. Te proporcje robią się nieładne. Wiedziałyście o tym? Piszcie, czy wiedziałyście. Czy powiedz mi, to ja tak powiem, zapytam, może głupotę opowiadam, czy jeżeli jest mężczyzna średniego lub niższego wzrostu, to zbyt długa marynarka jest szczególnie niewskazana, bo przy wysokim to jeszcze jakoś tam przejdzie. Tak, tak. Przy wzroście małym, bo to jeszcze oprócz wzrostu dochodzą proporcje, tak. Bo każdy człowiek ma inne te proporcje. Tak. Więc to trzeba wyważyć. Ale rzeczywiście przy niskim wzroście marynarka nie może być za długa. Ale jeśli ona będzie do tej linii, którą ja określiłem, to będzie okej. To nie ma z tym problemu. A wiesz, co ja jeszcze widzę jako zmora marynarek panów, szczególnie starszych? Za długie rękawy. To nie tylko starszych. To jest absolutnie powszechny błąd. Znaczy, rękawy do palców, przed wiesz. Tym błędem jest jeszcze inny, powszechniejszy, mianowicie za długie spodnie, ale to może wrócimy. To zaraz pokażemy za długie spodnie, ale teraz powiedz nam o długości rękawów, bo ty na swoim blogu tam jeszcze dałeś nam jedną tajemnicę, zdradziłeś z tymi rękawami, tam bardzo dziwną rzecz. Co z tymi rękawami? Dokąd powinny sięgać i czy kupując marynarkę warto je skrócić? Zacznę od końca, czyli czy skrócić, tak. Zawsze warto skrócić, bo prawie zawsze producenci ubrań szyją garnitury z marynarki ze zbyt długimi rękawami. Może w tym jest jakaś logika, bo skrócić to zawsze łatwo, a przedłużyć to już się nie da. Kijek można zcięknąć, żeby nie dać go pogrubacić, tak? Więc rzeczywiście. No. Ale ludzie kupują te marynarki i nie zawracają sobie głowy skracaniem. Nie wiem dlaczego, bo to jest czynność prosta, kosztuje 40 zł i czasami ogóle... nawet jest w cenie marynarki w porządnych sklepach. Tak, a czasami w porządnych sklepach. Bo ja ostatnio doradzałam w wyborze garnituru. No więc wracając do tego, jaka powinna być ta długość. No ona powinna być taka, żeby spod marynarki mógł wystawać mankiet koszuli. Wtedy to wygląda super elegancko. Ja może znowu wstanę. Wstań, Janku, wstań, bo to ciebie oglądać na stojący to sama przyjemność. O! Jeśli ten długość rękawa jest taka, że te mankiety wystają,
To wygląda bardzo tak stylowo, elegancko. Tak, to prawda. No ale rękawy koszuli też nie mogą być za długie. Rękawy koszuli powinny sięgać do przegubu nadgarstka. O, tutaj, gdzie się zgina nadgarstek. Ale ważne informacje, słuchaj. Natomiast siłą rzeczy rękaw marynarki powinien być o ten centymetr czy dwa krótszy. I jest takie miejsce, bardzo charakterystyczne, które może stanowić wyznacznik. To jest taka kostka, ona odstaje trochę. To jest zakończenie kości ramieniowej. Tak. Ona wyraźnie odstaje. Każdy to wyczuwa, u jednych mniej, u innych więcej, ale każdy to jest w stanie wyczuć. No i rękaw marynarki powinien sięgać właśnie do tej kostki. Super, Janku. I to jest idealne. Zasiądź, ale ty na swoim blogu jeszcze powiedziałeś, że rękawy marynarki powinny być nierówne. Wytłumacz się z tego. No tak, no tak się składa, że ludzie mają ręce różnej długości. Każdy. To nie ma ludzi, którzy mieli ręce... No nie jesteśmy ręce... w ogóle symetryczni generalnie. Tak, dokładnie takie same. Tylko, że u jednych ta różnica jest kilkumilimetrowa, u innych jest kilkucentymetrowa nawet. W związku z czym, jeśli ktoś ma tę różnicę, to można sobie zmierzyć tę długość rąk. Ja tam podaję u siebie nawet przepis, jak to zrobić, żeby te pomiary były porównywalne. Tak, na blogu Janka. Jan Adamski EU. Jeśli ta różnica jest kilkumilimetrowa, to można sobie nie zawracać tym głowy po prostu. Ale jeśli to jest centymetr albo półtora, ja mam centymetr różnicy no długości proszę. Rękawów. A wyglądasz jako po prostu zły szczyt proporcji, ja proszę bardzo. Ale na krzywy, a widzicie. No właśnie. I wtedy warto, jeśli ma się tę świadomość, że ma się tę sporą różnicę w długości rąk, to wtedy jak się skraca rękawy marynarek, to warto skrócić prawy do na przykład ręki, o centymetr, a lewy o 2 centymetry. Czyli słuchajcie, jeżeli nawet pójdziemy do porządnego sklepu, w którym są od razu poprawki krawieckie, czy ekstra płatne, czy w cenie marynarki, czy garnituru, to nie może tak być, że ten poprawiacz zaznaczy długość rękawa na jednej ręce i według tego samego zrobi drugą. Czyli jak rozumiem, ten poprawiacz powinien nam zaznaczyć moment, do którego skróci rękawy, na obydwu rękach niezależnie. Tak jest, tak powinno być. A, nie wiedziałam o tym. Krawcy, którzy szyją tak zwane bespoke, czyli garnitury na miarę, to o tym wiedzą i oni w ogóle nie dopuszczają myśli, że można uszyć marynarkę czy płaszcz z rękawami takiej samej długości. Oni mierzą ręce oddzielnie i szyją stosownie. Dobra. Pytałem niedawno takiego znajomego krawca, jaka w jego karierze zdarzyła mu się największa różnica w długości między lewą a prawą ręką u jego klienta. No. Czy możesz sobie wyobrazić, że to było 4 centymetry? Nie. I w związku z tym, gdyby ten rękaw był równy, wyglądałoby to zgoła idiotycznie. Idiotycznie by było. Prawda? Zupełnie. Dobrze, Janku. Górę mamy załatwioną. Koszulę z krótkimi rękawami out. Marynarka dostosowana do wysokości z długością właściwą, rękawy dostosowane do naszego ciała, a nie odwrotnie, czyli to jest odzież do ciała, a nie ciało do odzieży, prawda? To od tego zacznijmy. A teraz, Janku, taki temat jak spodnie. Ale poczekaj, Bartko, bo jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć o marynarce, moim zdaniem bardzo ważną. Proszę. I znowu opowiem o takim triku, który pozwala w bardzo prosty sposób stwierdzić, czy marynarka nie jest za obszerna lub za ciasna. A no właśnie. Ja to nazywam testem wirtualnego guzika. To wstanę znowu o, do tego. Tak. I on polega na tym, że ściągamy poły marynarki tak, żeby ona przylegała do ciała, ale żeby nas nie opinała. I palcem wyznaczamy miejsce, gdzie miałby się znaleźć guzik, gdybyśmy chcieli tę marynarkę w takim położeniu zapiąć. Taką bardzo dopasowaną, tak? Rozchylamy i sprawdzamy, jaka jest odległość między tym właśnie, prawdziwym guzikiem, a tym... Ty masz dużą tą odległość. Ona powinna być między 2 a 3 centymetry. Bo marynarka nie może być za ciasna. Ona musi mieć pewien luz. Okropnie wygląda za ciasna marynarka. Jeszcze te poły z tyłu się tak odchylają okropnie. To... Tak. I te 2 czy 3 centymetry załatwiają sprawę. Wirtualny guzik, czyli na tak zwany docisk i patrzymy, czy ta marynarka ma luzu 2 centymetry do właściwego guzika. I takie wskazówki, że ja bym najchętniej poszła z jakimś dziadkiem dzisiaj po zakupy, jakby sklepy były czynne. A teraz, Janku, zejdźmy od pasa w dół, że się tak wyrażę. I przyjrzyjmy się spodniom. Tutaj mamy taką fotografię, czyli dziadek od święta. Jak dziadek od święta powinien wyglądać, a jak raczej się nie powinien prezentować i jak o to zadbać? Poprosimy o spodnie górę. Co zrobić, żeby wyglądać tak jak na tych wygładzonych spodniach, a nie tych takich pomarszczonych? No,
To jest akurat przykład sytuacji, gdy spodnie są właściwej długości, bo długości to jeszcze swoją drogą trzeba powiedzieć. Natomiast różnica jest tylko w sposobie ich noszenia. Bo też z jakiegoś powodu mężczyźni mają tendencję do opuszczania spodni poniżej linii pasa. Myślę, że głównym powodem jest to, co kiedyś było kaloryferem, a dzisiaj jest bojlerem. Czyli do tego, co tutaj brzuch, się pojawia. Brzuch. I to wiesz, każdy ptaszek ma swój daszek, jak mawiał mój frywolny kolega, ale niemniej jednak trudno jest te daszki tymi daszkami zarządzić. Tak. No bo ty wiesz, ty to w ogóle jesteś nudny z tą swoją fantastyczną sylwetką. Ty nam lepiej powiedz, co mają zrobić dziadkowi z tymi bojlerkami. Ale no właśnie, to jest, jeśli ktoś ma taki odstający brzuch, to przy pomocy odpowiednich spodni może to ukryć częściowo. No nie da się tego całkiem ukryć, oczywiście. Bo wiesz, mam wrażenie, ale... że panowie pomiar w pasie robią pod brzuchem w spodniach. Tak, i to jest podstawowy błąd. I później spodnie noszą, one są na tyle ciasne, że muszą je nosić pod brzuchem, co wygląda po prostu okropnie. A to jest bardzo łatwo... mierzymy się w pasie, pod brzuchem. Czyli mniej więcej w okolicy pępka, około 1,5 centymetra poniżej pępka. Bo ja te spodnie pod brzuchem widzę regularnie na uroczystościach rodzinnych. I spodnie powinny mieć w pasie właśnie taką szerokość, ale tu pojawia się problem, że one mogą zacząć opadać wtedy same i wtedy będą wyglądały źle. Pasek czy szelki? No więc właśnie. To znowu pozwoli, że ja wstanę. W ogóle powinniśmy to na sto. Janek, ty masz szelki. Tylko i wyłącznie szelki. Takie stylowe szelki to są szelki na guziki. Ale one są do kupienia w internecie i w porządnych sklepach z odzieżą męską. W każdym sklepie to jest. Problem jest taki, że trzeba sobie wtedy doszyć guziki. A te na łapki ostatecznie mogą być? Mogą być, oczywiście. Te na żabki jak najbardziej. Słuchajcie, jak nam naszym dziadkom wtedy porosły bojlery, to z paska przechodzimy na szelki po prostu. Absolutnie obowiązkowo, bo tutaj mamy podwójną korzyść. Nie, zaskoczyłeś mnie, ja byłam przekonana, że tak się trzyma bez tych szelek. Potrójną korzyść mamy z szelek, słuchaj, bo po pierwsze te spodnie się trzymają zawsze w tym samym położeniu. One nigdy się nie obsuną, zawsze mają idealną długość, wszystko jest super. Nie? Druga sprawa jest taka, że te szelki zapewniają niezwykłą wygodę, bo wtedy nic nie nas nie uciska w brzuchu. Nie ma tego ucisku, paska, tak. I po prostu jest to wygodne. A trzecia korzyść, to już taka dodatkowa premia, szelki są bardzo stylowe. Szelki nosi James Bond, zobacz. Bo to jest tak, że my zapominamy o tym, że elegancki mężczyzna zakłada marynarkę w domu i zdejmuje ją w domu. My niestety mamy polski obyczaj zdejmowania marynarek, którego ja nie cierpię, terpię. Styl weselny. Styl weselny, jeszcze krótkie rękawki w kolorze miętowym się tam pojawiają. Na szczęście wszyscy moi partnerzy, a było ich dwóch, jeżeli chodzi o, że tak powiem, dłuższy staż, zakładają marynarki w domu i zdejmują w domu i za to ich bardzo szanuję. W związku z tym nie ma ryzyka, że my te szelki obnażymy, bo nie zdejmujemy marynarki, prawda? Ale jak się marynarka rozepnie, wygląda Janek. To się rzuca w oczy te i wtedy każdy, wow. Te szelki są seksowne jak mało co, słuchaj, naprawdę. Miałabym ochotę je z ciebie zszarpać, słuchaj, że tak frywolnie powiem. No dobrze, czyli mamy, po prostu mierzymy w pasie, bez względu na to, jak duży jest ten bojler u naszego partnera, dziadka czy kogokolwiek. Kupujemy spodnie na obwód w pasie, utrzymujemy je na sobie szelkami, a nie paskiem pod brzuchem. To jest pierwsza sprawa. Kolejna rzecz to jest długość spodni. Mamy taką fotografię, jeżeli mogę prosić. Tak, tu jest taki przykład spodni właściwej długości i za długich. Pokutuje u nas taka opinia, że spodnie powinny mieć taką długość, żeby nad butem robiło się jedno załamanie, jedna fałda. No właśnie, na przykład taki mit. Taki mit. On jest nieprawidłowy, bo on pochodzi z czasów, kiedy modne były szerokie spodnie. Szerokie to znaczy 25-26 cm. Prawie do czubka butów, niemalże. Prawie, niemalże, tak. I wtedy to miało sens rzeczywiście. No jeśli... tak, bo jakby były takie przykrótkie, to by takie były machacze, nie? Takie tak, wentylatory. I wtedy to miało sens, ale nawet wtedy ta zasada brzmiała nie, że ma się robić to jedno załamanie, tylko że może się robić co najwyżej jedno załamanie. Ostatecznie, tak. Rozumiem. A przy wąskich spodniach, jakie dzisiaj są modne, tak, to po prostu nie ma sensu zupełnie, bo nigdy się nie zrobi ładne jedno załamanie, tylko zawsze się zrobi takie zmarszczenie, jak na tym zdjęciu było widać. Taka fujarka.
Takie na całym obwodzie. Szkaradnie to wygląda, szczerze mówiąc, wygląda w porównaniu po z tymi... Ty nie masz tam przyklejonych tych spodni do butów. Nie. One po prostu mają dobrą długość. No taką mają długość po prostu i one... Nie należy się bać krótkich spodni, znaczy relatywnie krótkich spodni. Bo jest też taki mit, który mówi o tym, że skarpetki powinny być niewidoczne. Spodnie mają zakrywać skarpetki. Tak. No absurd. Teraz właściwie jest w ogóle one... zabawa z skarpetkami. Ja strasznie tą modę lubię. No tak, ja dzisiaj też mam takie skarpetki kolorem. Ty masz dzisiaj szalone skarpetki w grochy, tak. ale proszę ci powiedz jeszcze koniecznie, jak jesteśmy już przy tej części ciała, o długości skarpet w górę. Błagam cię, każ spalić pewną rzecz, którą na pewno powiesz. No tak, to... Problem jest taki, że skarpetki powinny mieć taką długość, żeby w żadnej sytuacji, w żadnej pozycji, jak się zakłada, siedzi i zakłada nogę na nogę, nie odsłaniał się fragment łydki pomiędzy skarpetką a krawędzią spodni. Włochatej. No u mężczyzn to one, wiesz co, przeważnie są włochate. Właśnie mówię. Czyli kolejna rzecz, którą powinniśmy wyrzucić z bieliźniarki, jeżeli chodzi o... elegancki strój, to są za krótkie skarpetki, prawda? Tak jest, zdecydowanie. One i tu już nawet nieważne, czy one są białe, niebieskie, czy w groszki. One mają być odpowiednio wysokie. Tak, ale zwrócić trzeba uwagę, że to jest taka jedna ogólna zasada i ona obowiązuje przy takich strojach dość formalnych, przy garniturach biznesowych, tak, wieczorowych. Natomiast jeśli mamy ubiory casualowe, takie codzienne, tak? Codzienne, to dopuszczalna jest zasada nie noszenia skarpetek. Tak jest, są takie stopki teraz fajne, tak, do walkerów na przykład. Są takie stopki, czyli króciutkie skarpetki, których nie wystają ponad krawędź buta. Nie widać, jest goła noga. Tak. Jest goła kostka. Jeśli szczególnie latem nosi się jakieś w jasnym kolorze spodnie lub na przykład lniany garnitur lub chinosy, to bardzo dobrze wygląda, a do tego na przykład loafersy albo mokasyny, walkery takie, tak, no coś takiego, tak, to super wygląda. No. A w ogóle jeśli się na przykład zakłada w lecie shorty, to absolutnie nie wolno wtedy skarpetek zakładać. Shorty i skarpetki to jest jakiś dramat. To źle wygląda. Myślę, że to już jest tak obrzydzony społecznie standard, że on nie występuje, chociaż na ulicy widać. No ale jeszcze wspomnijmy o sandałach i skarpetkach. No właśnie. Bo to jest też oczywiście rzecz niedopuszczalna. To już obiekt żartów o Polakach. Tak, tak, ale to już chyba wszyscy wiedzą. Tak, ja myślę, że to już jest truizm. Janku, dostaję sygnały, że bardzo ciekawie, ale następni goście czekają. W związku z tym bardzo ci dziękuję. Ja na ciebie też mam chrapkę w większej skali, ale również o tym porozmawiamy, jak się skomunikujemy po programie. Dziękuję ci bardzo, wytworny mężczyzno. Będziesz mi się dzisiaj na pewno śnił. Dziękuję bardzo. I liczę bardzo na to, że jeszcze do nas zawitasz. Bardzo, z wielką przyjemnością.